Godzina 14, czasu zimowego. Joje na terenie Zabrzega, a dzisiaj mamy... No ta fana to już świadczyło o tym, że jest święto państwowe, taką tradycją już jest na naszych rajzach. Dzisiaj jest 11 listopada 2017 roku, sobota. I taką mało rajza. No bo tutaj ta pogoda troszkę taką, no mało ciekawo. Nawet coś go dali, że jakiś orkan Marcin, ale to jest bujda, bo dzisiaj są imieniny świętego Marcina, tam kajsi żerą taki rogale, taki rzymły. Tak więc ja zamiast żreć te rzymły, te rogale, chociaż rogal to nie ma rzymła, ale podobne, taki, nie wiecie jak to wszystko wygląda, to się je wybrałem na rajza. Słuchajcie, miałem taką zarwaną noc, można powiedzieć, bo remont drzew kończył o 4 nad ranem, czyli jakieś 10 godzin temu. Słuchajcie, ja już je na granicy Strumienia i Pawłowic. Zawsze, że ta granica miał rot. No bo tutaj są takie słupy graniczne. Stara granica Prus, Niemiec i Austrii, bądź też czy tej Austro-Węgier. A to dzisiaj taka symboliczna okazja, bo 11 listopada 1918 roku to jest zakończenie I wojny światowej i de facto można też uznać, że koniec tej granicy. Także 99 roków mijo.
Słuchajcie, ja już je na trasie Kajsi ze Strumienia na Studzionka. To jest ten orkan. Orkan Marcin, który miał dzisiaj przeleść nad nami. Wiecie, niektórym to się już dosłownie we łbach poprzewracało. Jeden wiaterek taki taki może nie potężny, ale taki troszkę większy. Oni już mają orkan. Słuchajcie, ja wam powiem tak, oni mają orkan, jak se tak pierdną ze życi, to jest wtedy orkan. Ale oczywiście, dwa tydnie temu był orkan u nas, Grzegorz, i było pierwszeństwa narobione. O, tam se coś lotto. Ja są tam. Ale pięknie mocie zachód Klary. Klara się nam pięknie pokazała. Orkan. Ja. Mocie, orkan. Zresztą mnie tam wiatr nie zaważył. Tyle, że może ciężej się jedzie, jest bardziej zima, ale nie ma deszcza. Dobrze. Ja dzisiaj tak teraz z innej kamery filmuję, z tej mojej na łebie. Jest różnica w obrazie, ale nie o to się rozchodzi. Joje Kajsi koło Kryr, miejscowość. Ryry Kajsi tu, że jest w pobliżu. Je już Kajś koło czwartej na wieczór. Także dzisiaj zaś będziemy po cimoku, ale to jest 11 listopada, więc no chyba tam będę musiał jechać, ale to już jest norma, bo mamy czas zimowy, chcieli to zlikwidować, nie przeszło. Ja już jest w Pszczynie przy parafii Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Jechałem przez Radostowice, przez Kryry, tam Suszec. Ja. No jest tak gdzieś koło 5 stopni. Mam już prawie 50 km przejechane. Kurde. Ja tak myślę, około 50 km, ale... No, nie ma źle. Dobra, jadę dalej.
to już są Czechowice-Dziedzice. Tu jest południk, kiedy przebiegł przez to miasto. To jest ulica Ignacego Jana Paderewskiego. Tam już mamy Centrum Handlowe Starokablownia. Celowo nie pokazuję, co tam się znajduje, bo nie możemy robić reklam. A ja już mam ponad 50 km. Słuchajcie, co się stało? Zaciął się mi licznik. Stoję, a nadal wszystko jada. Witam, ja już jest w Ligocie, przy drodze do Czarnolesio. Słuchajcie, roztomili. Siódmo wieczór, rajza trzeba kończyć. Ale w ostatnim czasie, nie wiem czy to będzie widać, ten drut to jest światłowód. To jest światłowód. I mam nadzieję się przyłączyć do tego światłowodu. Bo to tam pociągli na mój teren. Także myślę, że się przyłącza od pana Szczechowic, Dziedzic. A słuchajcie, ale mamy już, no myślę, tak około 70 km, bo między Pszczyną a Czechowicami zaciął się mi ciferblat. Bestusz stanął na 52 km i tak myślę, około 70 będzie. Nie liczy się to już do akcji Rower Pomaga. Niestety ta akcja już jest zakończona. Sam ta wyprawa, ta rajza dziś we Święto Niepodległości 2017 jest już fertig. Fest dziękuję za oglądanie. Trzymcie się, do zaś. Mam nadzieję, że jutro. No, niebo się wyczyściło, może będzie dobra pogoda, może będzie klara, to zaśkaj na rajza wyrusza. Ja, trzymcie się.